Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony Anioł. W tym odcinku sobie zrobimy taki szybki przegląd nowego patcha, bo widzę, że dostaliśmy więcej rzeczy niż było napisane właśnie w informacji o aktualizacji. Ale zanim o tych nowych rzeczach, najpierw sprawdźmy te rzeczy, o których nam powiedzieli, o których nas poinformowali. Na sam początek przetestujemy sobie tak zwanych jeźdźców łosi. Dobra, mamy ochotnika w postaci naszej farmy. Zobaczmy, jak działa, czy w ogóle widać jakiś atak. Ten. Tak, poleciało 5 strzał. Dostaliśmy za każdy trafiony target szał. Chyba tutaj również powinno zadziałać to na Alistarku. Pierwszy atak powinien nam zagwarantować dosyć dużo szału. Mamy to. Więc działa to prawie jak ta szarża, niemalże. U zwykłej kawalerii. Wydaje się być całkiem spoko. A więc wraz z wystrzeleniem tych strzał dostajemy redukcję obrażeń. Sprawdźmy więc, czy ta redukcja obrażeń wynosiła 10%, czy może się to nastakowało. To będzie w battle logu. To się, moi drodzy, stakuje. Co ciekawe. Minus 40% obrażeń. What the shit. Piękne, piękne to jest. Może naprawdę mogą coś tutaj wskurają te jednostki. Sprawdźmy jeszcze jeden teścik na szybko. Bo to jest chyba na 5 legionów, tak? Jak się nie mylę. O ile się nie mylę, to jest na 5 legionów, więc nastakujmy całą piątkę w jednym miejscu po to, żeby po prostu uderzyć, prawda? Tam jeszcze artefakt został użyty. Nieładnie, nieładnie. Dobra, bitwa zakończona, mam nadzieję. Poproszę raporcik. Minus 50% przyjmowanych obrażeń. Brzmi dobrze, prawda? Brzmi dobrze. I ten bonus trwa na ile sekund? 4 sekundy. Więc w drugiej się włączył, to powinien jeszcze w piątej być. I w szóstej powinien zniknąć. Dokładnie, dokładnie. No i tak raz na 10 sekund. Przez 4 sekundy. Całkiem spoko to wygląda. Teraz można troszkę bardziej kajtować to, o czym mówiłem, bo możemy teraz po prostu sobie podbiec, zaatakować, powalczyć te 4 sekundy nawet z kontrataków. Podejrzewam, że może to być swego rodzaju taktyka. Minus 50% to jest naprawdę dużo. I myślę, że może coś się tutaj ciekawego podziać z tymi jednostkami. Zobaczymy jeszcze w akcji, jak to będzie wyglądało. Przyjrzymy się jeszcze w ogóle samym raportom, bo tutaj jest również improvement. Mamy nową tutaj tabelkę w postaci statystyk. Bardzo fajne to jest akurat. Mamy tutaj, ile zadał nasz główny bohater. Mamy tutaj, ile zadał nasz drugi zastępca. Mamy również nasze pupile bojowe, co tutaj wskurały aż 8 slotów, nieźle. Normalny atak, no i kontratak. Sprawdźmy sobie jeszcze Magrat, jak sobie radzi. Jak w ogóle prezentuje się leczenie naszego pupila. Jestem ciekaw, czy to wszystko będzie widoczne dosyć dobrze. Co ciekawe, moi drodzy, nie mam jeszcze 12 milionów zasług. Owszem, wspomagam się tutaj farmą, ale naprawdę nie są takie zawrotne cyfry. Z farmy może nabiłem tutaj łącznie z 300 tysięcy jedynie przez cały sezon. Leci to bardzo powoli. Ale mam nadzieję, że nie mamy na kanale żadnych tutaj 60. Dobra, nasza Magrat tutaj pokonała przeciwnika. Dobrze, że Oloś nie nadział. Ponadto w multiraportach nie mamy jednak łącznej ilości zasług. Tego jeszcze tutaj brakuje. Bo tutaj widać, jest miejsce na to, ale nie wyświetla póki co. Mam nadzieję, że szybko to naprawią.
Ale w zwykłym raporcie pojedynczym raczej wszystko już tutaj jest. Ale na plus tych multiraportów mamy to, że mamy już łączną liczbę ciężko rannych jednostek. Mamy łączną liczbę ciężko rannych jednostek u wroga, więc to jest na pewno duży, duży plus. Tutaj możemy sobie jeszcze przyłączyć, ale chyba nic się nie zmienia. A nie, coś tam się zmienia jednak. Lekko ranne 36. Okej. Czyli jest, działa to dobrze. Tylko tak jak mówię, tutaj jedynie brakuje mi zasług, no i tutaj łącznej liczby zasług i wszystko będzie pięknie. Ale myślę, że to nie jest problem, że to szybko zrobią. Sprawdźmy jeszcze statystyki, jak to wygląda. Leczenie pupila, wszystko jest pięknie widoczne. W końcu, o to chodziło, o to chodziło. Teraz mamy podzielone, która umiejętność ile leczy. Jak widzicie, ta umiejętność nie jest może jakaś wybitna, ale ona była tutaj tylko po to, żeby triggerować jeszcze dodatkowo drugą umiejętność Magrat, ale podejrzewam, że można ją wyrzucić ostatecznie i sobie wziąć coś innego. Ale na razie niech sobie tutaj siedzi. W Wolinie nie jest to jakaś mocna umiejętność, ale w takim dziubaniu, tańczeniu jak najbardziej coś może poleczyć. Natomiast talent leczy całkiem sporo, trzygwiazdkowy będzie leczył jeszcze więcej. Trzygwiazdkowe ulepszenie od uderzenia łańcucha też leczy całkiem sporo. Także widzicie, sam pupil leczy spore ilości, nie ma co się oszukiwać. Co ciekawe, pupil wroga zniwelował nasze leczenie w postaci zaawansowanego uderzenia łańcucha. A ten pupil nie jest jakiś wybitny, jak widzicie. Jedynie ma talent, reszta umiejętności jest losowa. Naprawdę, naprawdę fajne tutaj statystyki, podoba mi się to. To jest naprawdę genialna zmiana. Ten update jest lepszy niż wydawał się na papierze. I pomimo tego, że nie ma może nowej frakcji, o czym każdy marzy, ale naprawdę ta zmiana mi się mega podoba. W końcu mamy dostęp do tego, co się dzieje na polu bitwy. No i zobaczymy, jak silne są pupile bojowe, więc meta może się zmienić. Meta, moi drodzy, może się zmienić. W końcu będziemy widzieli namacalnie, co robi poszczególna umiejętność. Ale oczywiście to nie są wszystkie zmiany. Mamy tutaj jeszcze zmianę, o której nam nie wspomnieli w opisie aktualizacji. Mianowicie mamy autołapanie pupili oraz auto peacekeeping, czyli automatyczne bicie mrocznych. Sprawdźmy może na... To jest chyba od pupili, tak. To jest od pupili. My w tym momencie łapiemy Nightrocki, więc Nightrock poziom, tutaj chyba nie ma większych poziomów, od 45 do 50. Tutaj zaznaczamy, przy jakiej ilości jednostek nasze legiony wracają. Ja zaznaczę 30%. Tutaj jakie legiony wystawimy. Oczywiście wystawimy nasze standardowe legiony, którymi walczę. Natomiast do łapania pupili i ogólnie do walk PvE zawsze wybieram Garuda. No i na dole możemy sobie zaznaczyć, ile tych zezwoleń mamy użyć. Mamy 6, użyjmy wszystkie. Zobaczmy, jak to działa i w ogóle czy działa. Dobra, znalazł nam jakiegoś Nightrocka. Ptak nocy powoli jest już złapany. Zobaczymy, czy automatycznie nasze legiony ruszą w kierunku kolejnego. Nie wiem jeszcze, czy mam miejsce, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy mieli miejsce na pupile. A z tym mogę mieć problem, bo chyba miałem pełną zagrodę, ale zaraz zobaczymy, czy wyskoczy jakiś komunikat. Podejrzewam, że nie mamy miejsca, więc zróbmy coś z tym. Dobra, odbierzmy sobie te serca, wyczyśćmy zagrodę i sprawdźmy, ile mamy pupili. Tak, 22 na 22 trzeba tutaj wyczyścić, bo pewnie dlatego. A wiecie co? Dam wam taką niewielką poradę, bo jeśli teraz... To jest taki mały trik, ale o nim opowiem w filmie o pupilach, który również znajdzie się na kanale, z racji tego, że pupile również się troszkę zmieniły, ale teraz już tutaj wam powiem taki mały triczek. Mógłbym go już teraz wypuścić i wtedy otrzymałbym tego skilla, którego sprzedałbym za 16 monet. Aczkolwiek, co my zrobimy tutaj? My tego skilla ulepszymy. Do ulepszenia jednogwiazdkowego skilla musiałbym kupić. Nie mogę kupić. No nic, chyba musimy kupić ręcznie te skille, bo widzę, że nie mogę kupić ich bezpośrednio z tego okna. Raczej nie mogę kupić. Musimy kupić 4 takie umiejętności, więc tutaj się nic nie zmieniło, bo również potrzebujemy 4 kart, tak jak potrzebowaliśmy wcześniej, żeby ulepszyć umiejętność. Z tą różnicą, że nie możemy już kupić bezpośrednio w oknie
ulepszania, tylko musimy przejść do sklepu. Myślę, że to też należy zmienić trochę, bo za dużo klikania niepotrzebnego. Ale mam nadzieję, że to zmienią dosyć szybko. W każdym razie teraz ulepszmy sobie umiejętność. Mamy jednogwiazdkową umiejętność. No i teraz możemy wypuścić tego pupila. Pamiętajcie, wydaliśmy 80 monet, żeby ulepszyć tę umiejętność do jednej gwiazdki. Teraz możemy wypuścić tego pupila. No i jednogwiazdkową umiejętność możemy sprzedać za 96, więc jesteśmy 16 monet do przodu. Oczywiście ja tę umiejętność zostawię, bo tę umiejętność ulepszam na swoim ptaku nocy, ale to jest taki mały trik, żebyście się wzbogacili, tak? Tutaj też sobie to zrobię. Mamy jedną gwiazdkę. No i teraz możemy wypuścić peta. Oczywiście, jeśli by się udało nam dostać zombie szpon, byłbym przeszczęśliwy, ale nawet gdy dostaniemy tę niebieską umiejętność, to i tak będziemy na plus. Także sprawdźmy nasze szczęście. No i udało się. 773. Tyle byśmy zarobili, gdybyśmy sprzedali tę umiejętność. Mamy tutaj jeszcze coś ciekawego. Mamy tutaj coś bardzo ciekawego. Tego pupila trzymałem z tego względu, że będziemy ulepszali te umiejętności. Ale to może nie na tym odcinku. Tutaj chciałem wam tylko pokazać taki mały trik przy okazji tych pupili. Tak jak mówię, o pupilach będzie jeszcze inny odcinek. Także na spokojnie z tym. Ale jeszcze sprawdźmy, ile kosztuje ulepszenie poszczególnej umiejętności. Czy mamy tę umiejętność? Mamy jednogwiazdkową, więc jednogwiazdkowych byśmy potrzebowali. Z tego, co tutaj możemy zobaczyć, żeby ulepszyć umiejętność z 2 do 3 gwiazdek, potrzebowalibyśmy 40 jednogwiazdkowych kart. A więc chyba jest tak, jak było, a nawet jest lepiej niż było. Dobra, już widzę, że troszkę się zmieniło jednak, bo z 10 tych talentów mogłem zrobić 2 razy 2 gwiazdki. I przy wypuszczeniu oczywiście musiałbym liczyć na szczęście, no i ulepszyć umiejętność 2 na 3 gwiazdki. Więc teoretycznie z 10 kart miałbym 2 razy 2 gwiazdki, więc potrzebowałbym jeszcze 3 razy 2-gwiazdkowy talent, żeby ulepszyć go do 3 gwiazdek. Ale i tak bym nie ulepszał go w ten sposób, więc dla mnie tak naprawdę jest to lepszy sposób. Więc mi to się ogólnie podoba. To tyle, jeśli chodzi o talenty. Chociaż chciałbym zobaczyć jeszcze, ile punktów daje 2-gwiazdkowa umiejętność. To jest bardzo ciekawe. Może mamy coś takiego. Wiecie co? Kupimy sobie umiejętność 2-gwiazdkową, którą i tak bym pewnie kupił. Szczególnie, że teraz są na dużej, dużej promocji. 9% taniej mamy tutaj 2-gwiazdkową naszą umiejętność. Limity są teraz... Zobaczcie, kiedy jest limit. Mogę sobie pozwolić na to. No ta jest dużo droższa. Kupmy sobie umiejętność podkryty 2-gwiazdkową. No i zobaczmy jeszcze. No, jak widzicie, 2-gwiazdkowa umiejętność daje 1000. Możemy sobie ulepszyć, bo mąż potrzebuje kart. Potrzebuje miejsca na karty WQ. Możemy sobie zrobić multi. Jasne, że możemy. Więc to zróbmy, tak? Także potrzebuję jeszcze 16 jednogwiazdkowych skilli, no i będziemy mieli 3-gwiazdkową umiejętność. Myślę, że spoko zmiana, naprawdę jest dosyć łatwo teraz to zrobić, dosyć łatwo jest ulepszyć. A może nawet jeszcze w tym KVK sobie kupię, bo jest na promocji, pamiętajcie, że... To jest drugi trik, albo nie, zachowam sobie ten trik na film o pupilach. Więcej trików tutaj nie zdradzę, kolejne triki będą w trikach o pupilach, jeśli chodzi o giełdę, a my zobaczmy, co jeszcze jest ciekawego w patchu. Teraz mamy miejsce, także zobaczmy sobie, czy auto łapanie pupili działa tak jak powinno. Powinniśmy się szybko uporać z tym pupilem, złapać go. No i zobaczymy, czy nasze legiony automatycznie pójdą do kolejnego ptaka nocy. 49 poziom, całkiem przyjemny, niemalże maksymalny. Jest to drugi pupil, którego łapiemy. Co czwarty pupil miał być gwarantowany talent, więc zobaczymy, czy tak będzie. Dobra, złapmy go. Niko już tutaj zabiera tego pupila, no i zobaczmy, czy legiony pójdą szukać następnego. Nie widzę tutaj ruchów, czyżby nie było? A jednak coś wyniuchali, zobaczmy gdzie. Jest 45 poziom, poszli szukać, poszli łapać, spoko, opcja działa.
Tego pupila możemy wypuścić. Tej umiejętności absolutnie nie potrzebuje. Dobra, także widzimy, że automatyczne łapanie pupili działa. A co poza tym? Poza tym oczywiście mamy tutaj achievementy. Czy wygląda to dobrze? Wygląda to spoko. Nie wiem jeszcze, kiedy będę w stanie zyskać ten diamentowy taki pucharek. Tutaj jakiś achievementik zrobiliśmy. Tak, po zmianie przymierza. Tutaj dostajemy parę nagród. Wiecie, to nie jest dla nagród, żeby tutaj się nie nakręcać na te nagrody. Tylko to jest bardziej właśnie jako achievementy, tak? Więc mamy coś na profilu, że coś się tutaj dzieje, coś się tutaj zmienia. Co do samych achievementów, to te ramki myślałem, że wszystkie są takie same, aczkolwiek niewiele się różnią. Jeśli się im przyjrzymy, aby im się przyjrzeć, lepiej wystarczy wejść w ramki. Na początku myślałem, że jest jedna ramka w każdej skrzyni, ale jak widzicie, są tutaj drobne detale, które sprawiają, że są to inne ramki. A co do samej ramki, to myślę, że jest naprawdę spoko, jest fajna, ale te szczegóły mogłyby mieć inne kolory, bo naprawdę są zbyt podobne, moim zdaniem, ale jak najbardziej ramki spoko. Nie nastawiajcie się tutaj na nagrody, raczej to jest jedynie właśnie jako taka forma informacji, że coś tam osiągnęliście. I ogólnie mi się podoba, tylko te pucharki może mogłyby być trochę inne, ale szczerze nie mam za bardzo jakby się do czego przyczepić. Ktoś powie, że niektóre tutaj achievementy są trudne do osiągnięcia, no ale na tym polegają achievementy właśnie, że niektóre są łatwe, niektóre są trudne, no i tak naprawdę bardziej wartościowe są te trudne achievementy. Chociaż niektóre są póki co nieosiągalne, na przykład aby posiadać 40 epickich bohaterów, gdy w tym momencie mamy ich chyba 12. Wiem, że nie mam Tarry jeszcze, no, sprawdźmy sobie, ile mam. Tak, nie mam jedynie Tarry, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc bohaterów jest 11 epickich. A to znaczy tylko jedno, że może nie w najbliższym czasie, ale chyba coś wypuszczą jakichś nowych epickich, no bo w przeciwnym wypadku taki achievement nie miałby najmniejszego sensu, a być może edytują ten achievement. Zobaczymy. Nie wiem, kiedy zdobędę swój pierwszy diamentowy. Za co są tu diamentowe puchary? No to nie będzie proste. Nie będzie to proste, ale tak jak mówię, achievementy nie mają być proste. Achievementy mają pokazywać, że ktoś zrobił coś trudnego, coś nieosiągalnego. Szczerze, prędzej wbiję progamera chyba niż tamte 500, tam było 500 milionów zasług. Jak się nie mylę. Tak, 500 milionów zasług. Nie, wiem, który zdobędę achievement pierwszy. Pierwszy achievement, ten to nie wiem, kto w ogóle zdobędzie. Na pewno nie ja. Pierwszy achievement, który zdobędę, to pewnie będzie odblokowanie jednostek T5 latających. No a resztę zobaczymy. W każdym razie ta ramka wygląda spoko. A te nagrody, tak jak mówię, są jako dodatek w naszej podróży, więc nie nastawiajcie się, tak jak mówię, jeszcze raz na nagrody. Złapaliśmy pupila, z tego co widzę. Jest to pupil czwarty, nie, dopiero atakujemy tego pupila, ale go złapiemy, zobaczymy, czy będzie miał talent. Co czwarty pupil powinien mieć talent. Miejmy nadzieję, że będzie legendarny, a przynajmniej epicki. No niestety jest niebieski. Aha, czyli nie ma talentu, bo wcześniejszy pupil numer 3 miał talent, więc jeśli przez 3 razy bym nie złapał tego talentu, to za czwartym bym miał talent. Okej, czaję. No i co, chyba obczailiśmy sobie wszystko na szybko. Achievementy spoko, chociaż niektóre zadania mogą wydawać się póki co nieosiągalne, ale zobaczymy. Albo je edytują, albo dodadzą nowych bohaterów. Trochę te ramki są zbyt podobne moim zdaniem. Ale poza tym naprawdę ta opcja jest spoko. Czegoś takiego mi brakowało, chociaż myślałem, że może będzie trochę to inaczej wyglądało. Ale wiecie, to jest dopiero pierwsza taka forma, więc może to się jeszcze trochę zmieni. Autołapanie pupili tak zmienia życie, że to jest coś pięknego. No nie ma nic lepszego. Chyba to też jest jedna z lepszych zmian. Chyba nie zapowiadali tego w tym mailu, który czytaliśmy. W każdym razie działa to naprawdę świetnie. Jestem mega zadowolony. No i nasze raporty tutaj również bardzo fajna zmiana. W końcu widzimy, co pupile robią, a czego nie robią. Czy leczenie jest OP? Jest i nie jest, jak widzicie.
Dopiero taki raport z prawdziwej bitwy, z prawdziwej wojny będzie bardziej wartościowy. Tutaj był tylko taki, żeby sprawdzić, czy te funkcje działają. Działają, więc też jest spoko. No a co do tych multiraportów, bo chyba tak można to nazwać, to mamy w końcu łączną liczbę ciężko rannych, zliczoną z każdej tutaj bitwy. Natomiast brakuje tutaj tylko tych meritów, ale miejsce na nie jest, więc prawdopodobnie jakiś błąd w wyświetlaniu. Więc prawdopodobnie bardzo szybko to naprawią i raporty będą śmigały jak trzeba. A no i bym zapomniał o najważniejszej tutaj zmianie. Może nie najważniejszej, ale bardzo fajnej, bardzo ciekawej. Też trzeba będzie przetestować jeźdźców łosi, jak się będą sprawowali. Bo wydaje się to być całkiem ciekawe. Minus 50% otrzymywanych obrażeń w czasie, gdy wy zadajecie 100% obrażeń od kontrataku jako jednostki dystansowe. Myślę, że można tutaj coś nawet pograć pod kontrataki, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Mam już w głowie kilka pomysłów na tych jeźdźców łosi. Zobaczymy, jak to w czasie wojny będzie wyglądało. Niestety moje tutaj KVK dobiega końca, więc już tutaj raczej w tym KVK tego nie przetestujemy tak na poważnie. Dopiero w kolejnym, ale no, zmiany w tym patchu podobają mi się bardzo. Na dniach pojawi się na kanale zaawansowany filmik o pupilach bojowych oraz filmik z podsumowania mojego konta z tego KVK, więc myślę, że jest na co czekać. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!